W Skubi Kudłaty znaleźliście jaskiniowca? Bieżał za nami, ale mu uszliśmy. A może zostawił po sobie jakieś ślady? Nie sądzę. Prehistoryczny łowca jak ten jaskiniowiec dbał o zacieranie śladów w razie... Drapieżnik rozpoczyna łowy. Co? Mamciu, czy to ja stanowię tu problem? Problem się znalazł! Prędzej rozdzielajmy się tym razem! Świetny pomysł! Weźmy ostry zakręt lewo! Teraz! Nie możemy za to winić Freda! To był poślizg! Ja winę Freda! Tak, ja chyba też! Panie i panowie, spójrzcie, oto przed wami... Człowiek! Prehistorycznej postaci! Powiedz nam coś o sobie, proszę. I w tym cały problem. Ten prehistoryczny człowiek nie potrafi wymówić własnego imienia. Ma tremę. Ale dzisiaj wszystko się zmieni. Bo my nauczymy naszego jaskiniowca mówić. Mówić. Moje imię. Dalej. Poczuj słowa. Smakuj je językiem. Moje imię... Skup się trochę, damy radę. Ty i ja, ty i ja. Moje imię... Moje imię... Moje imię to człowiek z lodu. Możesz powtórzyć? Moje imię to człowiek z lodu. Może jeszcze raz? Moje imię to człowiek z lodu! Genialnie! Moje imię to człowiek z lodu! Moje imię to człowiek z lodu! Właśnie tak! Właśnie tak! A teraz czytaj to! Mam cię, papa! Mam cię, papa! Mam cię, papa? Velmo, te schody są bardzo bezpieczne. Ha! Gdy tylko opuszczę przyłbicę, monotlenek Diwodoru się uaktywni. To chyba jakiś żart. Odrzuć stres, lisa tu jest. To pewnie wyszukacie mojego jaskiniowca. Jak to pańskiego? No tak, jestem doktor Wentyl. To właśnie ja go znalazłem. I zgubiłem. Spryciarz z niego, szczególnie jak na kogoś, kto jest na bakier z zasadami ewolucji. Domyśla się pan, czego ten prehistoryczny człowiek może tutaj chcieć? Nie, znaleźliśmy go niedawno, dokładnie w tym miejscu, w którym dziesiątki lat temu dokonałem pierwszego odkrycia. To najstarszy odnaleziony na świecie naszyjnik. Być może ten jaskiniowiec chce go odzyskać. Nie wygląda mi na gościa, który potrafiłby docenić taką biżuterię. Musimy go znaleźć przed otwarciem wystawy. Turyści finansują moje badania. Nic ich tak nie przyciąga jak człowiek w kostce lodu. Musimy przeszukać teren wystawy, gdzie jaskiniowiec uwolnił się z lodu. Ha?